niezwykłe okazy bursztynu, ozdoby z niego wykonane, medykamenty i inne ciekawe żywice kopalne z całego świata można od piątku 1 kwietnia oglądać w Muzeum Regionalnym w Kozienicach. Wszystko to za sprawą nowej wystawy Magia Bursztynu. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie. Wystawa jest, jak widać, bardzo różnorodna. Możemy znaleźć na niej nie tylko różnego rodzaju bursztyny, ale również inne kopalne żywice. Możemy zaobserwować tutaj zarówno bursztyn, powiedzmy, jako pewnego rodzaju surowiec, jako element, nie wiem, chociażby sztuki użytkowej, zwłaszcza biżuterii, zgadza się, jak również zastosowanie bursztynów w innych obszarach, na przykład medycyny. Podczas uroczystego otwarcia licznie przybyły gości powitał pełniący obowiązki dyrektora muzeum Maciej Kordas, po czym wszyscy udali się na prezentacje prowadzone przez pracowników Polskiej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie. Była możliwość wysłuchania ciekawej prelekcji na temat bursztynu zaprezentowanej przez pracowników muzeum, połączona z prezentacją multimedialną. Był też czas na zwiedzanie wystawy. Jak podkreśliła jej komisarz Katarzyna Kwiatkowska z Muzeum Ziemi, cała ekspozycja składa się z 4 grup tematycznych. Bursztyn bałtycki sukcynit, gdzie występuje, co to jest, co w nim jest, jaki jest i co się z niego zrobi. Pokazujemy imitację bursztynu, bo to też jest ważna sprawa, zwłaszcza w dzisiejszych czasach i no, dobrze wiedzieć czasami jak i co się robi. Pokazujemy żywice świata, to też jest ważna rzecz, bo zawsze dla nas wszystkich bursztyn to jest tylko sukcynit, ale to niekoniecznie, bo są żywice świata, które są wykorzystywane przemysłowo, ale w innych regionach świata, gdzie ten bursztyn po prostu nie dociera. Oraz bursztyn, wykorzystanie bursztynu, jego właściwości w medycynie, począwszy od medycyny ludowej, która była, po dzień dzisiejszy. Na wystawie są też eksponaty prezentowane po raz pierwszy szerszej publiczności. To są na przykład niektóre rodzaje żywic, które pokazujemy po raz pierwszy, które mamy w naszej kolekcji żywic świata, mamy bardzo nieduże ilości, ale postanowiliśmy pokazać właśnie, że to nie tylko jest sukcynit bursztyn bałtycki, ale również inne żywice, które są czasami tylko w jednym miejscu spotykane, są, można powiedzieć, takie tylko w tym jednym miejscu. Ich nikt nie wykorzysta do obróbki, bo się zwyczajnie do tego nie nadają, ale są. To znaczy, że tam kiedyś rosły lasy, tam rosły drzewa, które ten bursztyn jako żywice skamieniałą po prostu dawały i ta żywica skamieniała. W trakcie uroczystego otwarcia był też czas na podziękowania. Uczestnicząca w wernisażu grupa młodzieży z Ogrodu Jordanowskiego przekazała gościom z Warszawy upominki, specjalne kubeczki. Wystawę można oglądać w Muzeum Regionalnym do 3 maja.